Niech się nagrywa tym razem na komp. O, udało się. A ja ty. Na prawdę? Udało się. Halo, jest tam ktoś? No ja myślę, że ja są jestem. Już pierwsi. Cześć. Tam się musi. Cześć. Jak leci? Cześć. O, jeszcze Kasia dochodzi jakaś. O, i jeszcze dochodzi. Kasia. O, coś tam. Kasia dochodzi. Dochodzi. Dobrze. Dobra informacja na wieczór. Ale ty... Aj, nie, co ty masz na myśli, no. Nie, ja za niego nie odpowiadam w razie czego, bo... W ogóle, po prostu Wojtku, jak on się nazywa, bo chyba nie przedstawiliście się. A właśnie, to jest mój kolega, stały, że tak powiem, kumpel już od 20 lat, który się nazywa Eustachy. Eustachy, tak, yes, to ja, no, i tak dalej, no. Cześć, no. Kasia. On leczy, nie słyszy. Kasia. Cześć, no. Witam. O, strach się bać. Prawdziwa kobieta po drugiej stronie. No, prawdziwa kobieta po drugiej stronie. Tak, także dzisiaj Eustachy postanowił nam potowarzyszyć z jednego bardzo prostego powodu, bo on się w ogóle nie rozeznaje w pewnych tematach, o których my tak ostatnio często rozmawialiśmy. Jakich? No na przykład te, no, będziemy rozmawiać sobie, może mi pomożecie, żeby mu trochę wyjaśnić, co to są te. Co? Kryptowaluty. A, to krypta? Ja taki stary, to ja jeszcze nie jestem, ty. Do krypty od razu, do krypty. Nie, do krypty, no. Nie, to nie o to chodzi. To wszystko poczekaj spokojnie. Okej. Grzecznie. Okej. No i zaczniemy, nie? Robercie. Dobrze, a nie tak myślisz? A ja nie wiem. Myślałem, że zaczęliśmy czy nie? Nie, no zaczęliśmy, jesteśmy live. Dobrze. Serio? Serio? Tak. Live, Kasia. Dawaj. Słuchaj, wyobraź sobie takie życie. Wiesz, po prostu ja ci może, bo ja przy okazji pomyślałem, że ja wyciągnę, ponieważ Eustachy jest największym czarnowidzem w Polsce. Tak, to ja. No, wszystko na czarno. Ja pomyślałem, że ja jeszcze mu powyciągam karty tarota. Wiesz co, taki, na taki dobry początek mam taką pierwszą kartę dla niego, okej? Okay? Wyobraź sobie, Eustachy, że... Nie zrobisz tego, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać. I wiesz, co cię czeka? Nie. Czeka cię coś takiego, to jest taka karta, która pokazuje, że będziesz harować do końca życia. I co? Bez emerytury. I co? Będziesz harować, będziesz syrać, będziesz nosić badyle. I co? I nic z tego, kurczę, nie będziesz miał. Ty też. No tak, ja też, bo jestem, no tak, przede wszystkim ja, bo ja jestem jego tym, no, menedżerem, więc tak. To tak na dobry początek, pomyśl, słuchaj, Robert parę ci takich jeszcze szczegółów może podać, Kaśka też zresztą tam nawiasem podejrzewam, mówiąc tyś, o czym my w ogóle będziemy rozmawiać dzisiaj? Robert, czy on musi pracować do końca życia? Znaczy on wygląda na takiego, że nie musi, bo ja widzę, że Eustachy jest zadowolony po prostu, aż mu oczy tak się trochę powiększyły. Ale nie wiem, czy wyście rozmawiali czyś wcześniej, bo tarota... Ja go nie wprowadzałem w tematykę, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. No więc tak, ja powiem tak, bo Eustachy, żeby było jasne, ja nie będę cały czas mówił wolno, bo też są inni ludzie i na Facebooku też na pewno słuchają, więc patrz mnie na usta. Będziemy dzisiaj mówić o, i tu uważaj, kryptowalutach. Powtórz. To takie trudne jak cholera, jak nie wiem co normalnie, ja nie dam rady, to jest... To w ogóle co to znaczy, że ja tylko badyle będę nosił, tak? Nie będziesz nosił tylko badyli. Poczekaj spokojnie, porozmawiamy. Znaczy, kryptowaluty. To znaczy, że ty nie musisz już w ogóle tego słowa dzisiaj mówić. My będziemy mówić, żeby było jasne. Ty masz słuchać i zadawać pytania, ale my będziemy mówić. Będziemy mówić o tym, jak to zrobić, żeby tak jak ty nie musieć pracować do końca życia. Pasuje? Żeby nie musieć pracować do końca życia, to ja muszę go zastrzelić, tego tutaj. Coś ode mnie odszczep, ty posłuchaj lepiej uważnie, wiesz. No, dzisiaj po to się w końcu spotkaliśmy, żeby wyjaśnić, odmagicznić ten magiczny temat. Dokładnie tak, więc dzisiaj będziemy odczarowywać, żeby nie było Eustachy. Ja wiem, że ty też czarujesz tutaj, widzę tam wszystkie panie pewnie już są oczarowane twoją osobą. No właśnie, tacze, tak. Nie pytam o mnie.
Nie pytam o wiek, bo Eustachego i kobiet się o wiek nie pyta. W każdym bądź razie będziemy mówić dzisiaj o kryptowalutach, czyli o czymś, co jest już na rynku od dłuższego czasu, w co jeszcze nie wszyscy wierzą, że to dobrze funkcjonuje. Nie wszyscy wiedzą, czym są kryptowaluty. Słyszałeś o czymś takim, Eustachy, jak Bitcoin? A ja mam jednego, pokaż. Tak, on ma Bitcoina, pierwszego Bitcoina już ma. O, takiego, to z Chin, tak? AliExpress, nie? On jest warty ten, no ile tam, ten 40 tysięcy już? Ale to nie ten Bitcoin, to jest tylko taka, wiesz, moneta. To... Oszukałeś mnie! Nie oszukałem cię, bo... Dobra. Ty... Oszukał. Jakiś złom tu, no. Eustachy, słuchaj, no to dasz Wojtkowi, bo to jest Wojtek, to wiesz, bo Wojtkowi dasz po głowie po tym, jak się spotkamy, bo teraz pewnie inni by się też chcieli dowiedzieć, czym są kryptowaluty. Więc my dzisiaj właśnie o tym będziemy mówili. Będziemy mówili o tym, jak spowodować właśnie, żeby nie musieć pracować do końca życia, chyba że ktoś chce. To pewnie też, jak wszyscy tutaj wiecie, właśnie kryptowaluty są czymś jeszcze troszkę takim magicznym, coś jak my tutaj dzisiaj, tak? Tarot, Eustachy. No natomiast właśnie nasza rola jest taka, żeby co tydzień tutaj regularnie odkrywać te karty. Już nie tarota, ale żeby troszkę więcej o tym mówić. Żeby wszystkie osoby, łącznie nawet nie tylko z młodymi osobami, tylko też z takimi osobami już w takim wieku jak my. Jak słuchaj, tak, oczy się. Żeby uświadomić, że ten rynek i ta branża związana z kryptowalutami jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. O, weźmy tutaj twojego kolegę Wojciecha. Wojciechu, bo z tego co wiem, to ty całkiem niedawno zacząłeś mieć do czynienia z kryptowalutami. Bardzo niedawno, tak. Jakie są twoje doświadczenia na ten moment? Jakie jest moje doświadczenie? Bardzo, bardzo, to znaczy ja dopiero zacząłem tak naprawdę, ja nawet nie odważę się powiedzieć, że ja tego tematu jeszcze nie liznąłem. A dlatego nie umiesz tłumaczyć. No to dlatego właśnie na takim Zoomie się spotykamy, żeby się po prostu ktoś lepszy wytłumaczył. Ja spotkałem się z tym dopiero tak naprawdę chyba 3 miesiące temu. Okej. Przerażał mnie na początku ten problem kryptowalut, bo to w ogóle wydawało się czarną magią, ale zostałem wprowadzony do pewnego systemu, o którym porozmawiamy, który odmagicznił jakby sprawę tych kryptowalut, ułatwił to do takiej prostoty, że chyba już prościej nie można i w ten sposób zaczęła się przygoda. Zainwestowałem sobie 100 euro, ono mi się już dawno zwróciło. Idziemy na wódkę? Nie. Ja nie robię tego po to, żeby chodzić z tobą na wódkę. No. Dlaczego? Myślałem, że bo się ty jesteś niepełnoletni. Myślałem, że się Eustachemu skojarzyło, że ci się zwróciło. W sensie to on od razu o imprezie. To ja teraz rozumiem, co to było wczoraj. Nie rozmawiamy tutaj o tym. Impreza była, tak? Tak, kryptoimpreza. Dobrze, ale w każdym razie już poza imprezą samą, Wojtku, ty już miałeś do czynienia z krypto, już zobaczyłeś, jak to działa, coś ci się tam już zwróciło i tu Eustachy, nie komentuj. Czyli możesz powiedzieć, że to działa dla ciebie, jako młodego człowieka, dopiero startującego. Młodego. Miałeś nie komentować. Zwróciło się, no po prostu zwróciło się, dlatego że nie widzę innej opcji. Tutaj to było tak proste, że prosi, tak jak powiedziałem, prosi już chyba być nie mogło. Czyli nawet dla kogoś takiego... Dla takiego idioty jak ty... Cicho! Nawet dla kogoś tak powolnego w takich dziedzinach jak ja, gdzie człowieka, dla którego matematyczne wszelkie jakieś sprawy, nie daj Boże, finansowe, to zawsze były jakieś straszną czarną magią, to się okazało po prostu banalnie proste. Tak. I może być bardzo proste. Może być. No właśnie, bo to chodzi o to, żeby sobie nie komplikować życia i nie komplikować też, żeby nie wchodzić w te meandry wiedzy, nie wiadomo jak głęboko, bo to nie jest potrzebne. Ważne jest tak naprawdę, żeby mieć uszy szeroko otwarte i słuchać, co mówią ci, którzy mają już doświadczenie trochę większe. Ja może krótko o sobie. No, pochodzę z pięknego miasta Rzeszów. Kto nie był jeszcze, to zapraszam. Będziecie w okolicy, dzwońcie na kawę. Pójdziemy, was troszkę oprowadzę, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że z kryptowalutami też nie miałem do czynienia nigdy wcześniej, jeszcze sprzed, powiedzmy sobie, 3 miesiące do tyłu, to
absolutnie byłem przeciwnikiem działalności kryptowalut i tak dalej, ponieważ tego nie rozumiałem. No jeżeli czegoś nie rozumiem, jeżeli czegoś nie wiem i nie próbuję poznać, no to trudno, żebym był tym zafascynowany. Ale takie okoliczności sprawdziły, że tutaj nasza koleżanka Ilona, której teraz nie widać, ale czuję, że ona... Eustachy, ale jest chyba Ilona, wyłaź do kamery. Ilona, gdzie ona jest? Ilona, no u mnie jest tu. A to nie widzisz, o tu. A ty oszukujesz tam. Oszukuję, tak. Ale Ilona to... powiedziała mi, że jest fajny temat, że fajna grupa, że świetni ludzie, że jest Wojtek, że jest Piotr Tymochowicz, że może będzie Eustachy, że o, i pomyślałem sobie, no to fajnie, no to przynajmniej, żeby nie być ignorantem, powiedziałem sprawdzam. No i okazało się, że to była bardzo trafna decyzja w moim życiu. Na co dzień dużo pracuję, pracuję jako freelancer, jakbyś nie wiedział, Eustachy, kto to freelancer, to taki ktoś, kto ma dużo roboty, mało czasu. Ktoś, kto się lansuje za free. No. Tak, tak, właśnie, lansuje za free, tylko że często to wygląda tak, że nie ma z tego miedzi, jak to się mówi, chociaż się bardzo dużo pracuje. I postawię, a za free, tak. No tak, może i nie prawie, za free, no, ale na frytki, o tak jakby porównać. Nie stać mnie na dobrą frytkę, ale na frytki tak. No ale pomyślałem sobie, kurczę, no to skoro jest inna możliwość, skoro są mądrzejsi ode mnie i wiedzą, co mówią, pomyślałem, dobra, zacznę coś robić. No i podjąłem tę decyzję, wyjąłem jakieś takie oszczędności całkiem niewielkie, jakie miałem, przełożyłem z jednej kubki na drugą. I dzisiaj już widzę, że moja kubka prawie, że się zwróciła po w zasadzie 2 miesiącach czasu, wczoraj minęło dokładnie. Po drugie, mam też inne z tego korzyści. Po trzecie, rozwijam się, korzystam ze szkoleń, z doświadczenia tutaj ludzi, więc jestem bardzo zadowolony i nie żałuję absolutnie tego, co zrobiłem. Mało tego, jestem, no w tym momencie jestem szczęśliwy, ponieważ otaczam się takimi ludźmi, którzy myślą bardzo pozytywnie, bardzo do przodu. Mam takich fajnych kolegów jak wy, takie fajne koleżanki jak Kasia, jak Ilona. Dziękuję. Tutaj. Więc tyle o sobie, o mojej przygodzie i też jestem nowy, też jestem świeży, uczę się cały czas tego. Jeszcze niedawno robiłem takie oczy jak Eustachy, dzisiaj już tak nie potrafię robić, ponieważ wiem troszkę więcej, ale cały czas jestem na tej drodze, żeby się uczyć. Ja mam dlatego takie oczy, wiesz dlaczego takie oczy? No. Bo on trzymam swoją rękę w moich, no. Nie, dobra. A tak w ogóle to, czekaj, ty coś mówiłeś o Kasie, nie? Że wziąłeś z jednej kubki na drugą, tak? Ale czy to twoja kasa? Znaczy, tak, no moja cały czas. Żona nic nie wie, żona nie wie. Ale Eustachy, dobrze powiedziałeś, bo jest tak, dzisiaj ludzie zazwyczaj, ty pewnie nie masz banku, więc pewnie trzymasz w skarpecie i to jest chyba nawet lepsze. Czekaj, nie wiem, skąd była ta kasa, co zainwestowałeś? To była moja kasa. No, akurat, tak. Czyli Wojtku, co, Eustachemu wiznąłeś kieszonkowe? No dobra. Nie, to była moja kasa, ja tylko swoją zainwestowałem. Tak. Tylko swoją, Eustachemu. Akurat. Dobrze. Ale Eustachy, ty trzymałeś, bo Wojciech mówił, że trzymasz w skarpecie. O, nie wiem skąd wiedział, dobra. Ale inni trzymają pieniądze w banku albo w jakiejś innej instytucji, która państwowej, wiesz, państwo, rząd. No, my wiemy, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie z tego względu, że tam po prostu bardzo mało tych pieniążków do tego, co włożymy, urośnie. No, a my mamy taką przepowiednię dla banków. Tutaj taką, bo ja jako jasnowic, on jako czarnowic. No, przygotowaliśmy. I to jest taka karta, wiesz, to jest taka wieża, że jak walnie, to jak walnie, to nic nie zostanie. Zamknąć rząd w wieży, czy co? To znaczy? Nie, ta wieża się, czekaj, ja ci pokażę jeszcze raz, ta wieża się wali. Całkiem. Jak wieża Babel. No, rozwala się normalnie na proszek, nie? No. No, ale tak, wali to Babel, śladu nie będzie. To jest wieża. No, to ciekawe. No właśnie, no. To ten system tradycyjny, który trzyma, powoduje to, że ludzie trzymają pieniądze w banku, też powoli się, tak, z tego względu, że pieniędzy się dodrukowywuje, sztucznie się ich pompuje. I banki wcale nie chcą naszych pieniędzy, żeby nam dawać dobry procent, tylko banki wolą, abyśmy od nich pożyczali na taki procent. Ponieważ pieniędzy oni nie potrzebują trzymać naszych, ponieważ ich mają. Ale jak już biorą, bo my chcemy dawać, no to nam dają tyci.
Więc z tego jakby nie ma miedzi, dalej powiem. I w ja życiu nie pójdę do banku, w życiu nie pójdę do banku. No możesz iść do banku, ale no niekoniecznie... Na kawę, ewentualnie, tak? No. Ja wziąłem tą kubkę właśnie stąd, bo mi ktoś mądrzejszy powiedział, że warto i przełożyłem do w inne miejsce. I dzisiaj już widzę, że to była słuszna i dobra decyzja. Zresztą, Eustachy, zapytamy cicho, zapytamy Kasię, bo Kasia jeszcze tu jest, taka w czerwonym swetrze, co siedzi, i ona jeszcze powie, czy ona coś zainwestowała. Zobaczymy. Kasiu, powiesz coś? No powiem, no. Powiem, ale co mam mówić? No powiedz, czy też przełożyłaś z jednej kubki na drugą, czy wyjęłaś ze skarpety na jedną drugą i co o tym myślisz? Bo czy ze swojej skarpety, czy skarpety męża, czy skarpety babci, czy skarpety ciotki? Nie będę zdradzać czyjej skarpety, ale pieniądze, które miałam, to po prostu stwierdziłam, że jestem w gronie takich ekspertów tutaj, którzy teraz... Ty jeszcze nie. Pomału, musisz się trochę edukować, jeszcze trochę, wiesz. No to trochę trzeba. I słuchać mądrzejszych. Więc stwierdziłam, że jednak, powiem od początku, mianowicie, jeśli chodzi o temat kryptowalut, dużo o tym słyszałam, dużo osób mnie namawiało, dużo osób przekonywało, ale jednak nikt nie trafił do mnie, dlatego że wydawało mi się, że to jest ogromne ryzyko zainwestować, bo można też zainwestować, ale równocześnie dużo stracić. Natomiast tutaj dostałam się tego projektu dzięki właśnie Ilonce, która nas wciągnęła jak gdyby w grono tutaj ekspertów, którzy zaczęli, że tak powiem, rozwiewać wszystkie wątpliwości nasze. Dziękuję, to jeszcze ty nie. No i dzięki temu właśnie zajęłam się tym tematem kryptowalut. A powiem szczerze, że teraz w tym momencie to żałuję, że tak późno, bo wśród swoich znajomych kilka osób namawiało mnie praktycznie przez 2 lata. I to nawet taka koleżanka z Ukrainy, z Lwowa, która pracowała ciągle w marketingach sieciowych, przez 2 lata mi mówiła o tym. Ja mówię, nie, Oksana, ja nie jestem w stanie, ja tego nie rozumiem, ja nie chcę takiego ryzyka, ja nie potrafię nic tutaj działać, robić, jeszcze innych ludzi tutaj wciągać, absolutnie, dosłownie wciągać. Ale to tak nie jest, to nie jest żadne wciąganie, tylko to po prostu jest dzielenie się dobrą informacją, gdzie możemy naprawdę zarobić dobre pieniądze. Mało tego, że mamy tą korzyść, że zarabiamy pieniądze, ale jesteśmy wśród ludzi naprawdę fajnych, pozytywnych, gdzie możemy się rozwijać. Teraz na przykład uczestniczymy w szkoleniu ze skaningu osobowości. Jestem pod olbrzymim wrażeniem tematyki, tak, jak i również właśnie jeszcze trwa teraz komunikat otwarty, dlatego tam ludzie się angażują, rozmawiają. A to ty już znasz, no ty już znasz troszkę tego, nie? Czy nie? Tak, to jest komunikat otwarty. To jest dobrze znacie już. Od Piotra Tymochowicza, wiesz, świetna sprawa. Dokładnie, rewelacyjna sprawa, polecam wszystkim, bardzo, bardzo fajny, nawet można sobie uświadomić, że na co dzień stosuje się, że tak powiem, różne te techniki, ale nieświadomie, a teraz po prostu już bardziej świadomie i można to fajnie budować, wspaniałe relacje z innymi. Więc zdecydowanie. Jak ja zacząłem, to normalnie sama relacja na relacji, wiesz? Zresztą dzisiaj to tak też. No właśnie, dlatego po prostu cenię sobie ten czas, chociaż dużo czasu poświęcam na te szkolenia, na udział i naprawdę z czystym sercem dzielę się i z innymi tą dobrą nowiną, więc polecam. O. Właśnie. Ale co to jest? Przepraszam. Ale słuchajcie, Kasia dobrze mówi, bo to jest tak, można pracować, można robić swoją działalność, wiecie ile czasu to potrzeba na to, ile energii, ile zaangażowania, odpowiedzialność, względy ekonomiczne, wiesz Eustachy, tutaj z Wojtkiem pewnie mieliście jakieś zaplanowane występy. Oj tak. Wolne terminy, ale co z tego, jak nie można było robić wystąpień publicznych? Takich. No mogliśmy raz, ale tak, w nas
maseczkach, nie? Z jakichś tam innych, dezynfekować ręce i w ogóle, i zero normalnie przyjemności, nie? Ale to, to w maseczkach to nie będzie, no bo to jak nie widzę twojej zadowolonej gęby, a no właśnie, w maseczce, no. To jak mam to, no? Nie zapłacę za bilet i tyle. Dokładnie. W każdym razie nie zawsze mamy wpływ na to, co robimy, a nawet jak robimy to z kosztem spotkań, rodziny, pizzy i tych wszystkich innych fajnych rzeczy, dlatego robimy to, co robimy, ale z jednej kubki coś tam wzięliśmy, włożyliśmy do drugiej, zobaczyliśmy, że to działa, się sprawdza i no, już się zwraca, już prawie, że już mamy z powrotem to, co włożyliśmy i teraz będziemy obserwować, jak to rośnie dalej. Mało tego. My wszyscy, jak tu jesteśmy, ja, Kasia, Stachy, Wojciech, Ilonka, Damian, no i inne osoby, które nas pewnie słuchają to na Facebooku czy cześć, zapraszam i mówię o tym możliwości, żeby z jednej kubki przenosić na drugą też innym. I w ten sposób firma, z którą współpracujemy też, a o której powiemy, wynagradza nas w jakiś sposób. Dostajemy pieniążki, krótko mówiąc, i możemy sobie je dalej albo na pizzę przeznaczyć, albo zainwestować dalej i pomnażać. I robimy dalej to, co robimy, to, co lubimy. To znaczy, że ja też mogę? Ja też mogę? No. Możesz. Dam radę? Dasz radę. Ale słuchajcie, dzisiaj Piotr Machowicz powiedział fajne słowa, że powinniśmy do tego podchodzić bardziej relaksacyjnie, mianowicie zainwestować pieniądze, jeżeli się nam zwrócą, wybrać te pieniądze, okay, resztę zostawić na reinwestycje i po prostu mamy pełen luz. A tutaj możemy zainwestować te pieniądze w ciągu, jeśli chodzi o Zenika, 2-2,5 miesiąca, maksymalnie do 3 mamy zwrot, więc później jaki mamy z tych wszystkich zysków, obrót, jaka jest reinwestycja, no to już na luzie podchodzimy, bo po prostu już jesteśmy do przodu i tak. Więc to ja mam taką mam kartę tutaj dla Ustachego, wyciągniemy i dla was też. Mhm. Wyciągaj. To jest taka karta, o, taki facet, co tak obraca pieniążkami, zobaczcie. Kasiora się kręci, no. O, zobacz, Kasiora się kręci, czyli da radę, no. Cinkciarz, tak? On tam bardziej żongluje, czyli przykłada z jednej kubki na drugą i jest z tego zadowolony. Akurat pasuje jak nic, bo to daje naprawdę fajny taki, wiesz, taką atmosferę właśnie takiej fajnej, nie tyle właśnie tego przejmowania się, co takiej zabawy, kurczę, w to, że tak po prostu inwestujemy, bawimy się, mamy przyjemność z tego i wiesz, możesz na tym zarobić po prostu i w końcu się ode mnie uwolnić. Serio? No, przykro mi będzie, wiesz, no, bez ciebie, jako, wiesz, no, jestem twoim ochroniarzem, ale no będziesz mógł. Serio? No wiesz, no walizka. Serio? No telewizor w nowej walizce. No. O, żeś ty. Stachy, nikt nie skarpety nie zajebani. A właśnie, czekaj, ja zobaczę skarpetę. No. Są plusy tego, żeby być samemu. Jest ale jeszcze skarpeta, jest jeszcze. Nieruszona skarpeta jeszcze, to damy radę, nie? No to czas radę, najwyższy ją ruszyć. Tak, zanim ono nie okradnie. Ja cię nie okradnę, no. Ty masz swoje, ja mam swoje. Jak nie pomoże, to nie okradnie. Ja właśnie. Wojtka znam na tyle, że Wojtek to ci raczej pomoże. Ale wiecie, bo to jest tak, żeby temat kryptowalut taki jest bardzo szeroki. Żeby się tego uczyć, to cały czas dzisiaj trzeba być tu, być tam, słuchać, mieć uszy otwarte, czasami zapłacić za szkolenie. My to mamy wszystko tutaj w ramach tego, co robimy i to jest super plus, ale najważniejsze jest to, że żeby przenieść z tej kubki jednej na drugiej, to wcale nie potrzeba żadnej filozofii, żadnych studiów kończyć. W zasadzie temat jest banalny. I firma, z którą współpracujemy, też jest dobrej jakości, bo to jest firma, jak to się mówi, no tak jak samochody, niemieckie, austriackie. To jest firma Zenik, to jest dostawca technologii, czyli dostawca tego produktu, który powoduje, że ta kubka nam się pomnaża, a z kolei drugą stroną jest firma Safir, to jest taka nasz bezpośredni, powiedzmy sobie, partner, który nam powoduje to, że my możemy tą technologię nieść w świat i dzięki temu inne osoby, które sobie z jednej kubki przeniosą na drugą, będą mogły też otrzymywać jakieś profity. I to jest w takim dużym uproszczeniu.
I zaraz sobie powiemy, Eustachy i inni, no. Jak właśnie, jak to działa, jak to jest proste, że wcale, ale to wcale nie potrzeba, do tego nie wiadomo czego, ani takich super wsparcia, ani ekstra innych tam materiałów edukacyjnych, że sobie możemy sami z tym dać radę. Firma Zenik, firma Safir w zasadzie, z którą współpracujemy, jeżeli ja tam jestem i sobie swoją kupkę tam utworzyłem, to daje mi taką możliwość, że mogę polecić to Kasi. I jak polecam Kasi, wysyła mi taki specjalny link. Kasia wypełnia swoje dane, że Kasia to jest Kasia. Safir wie, że to ja Kasi wysłałem link. Jeżeli Kasia zrobi swój depozyt, czyli utworzy sobie swoją kupkę, to nie ja... Nie zrobi, jestem... tylko już zrobiła. Nie. No to za późno, spóźniłeś się. No to... Teoretycznie. To w tym momencie ja, jako Robert, który podzielił się tą informacją, z tego tytułu Safir powie: Robercie, zrobiłeś dobrą robotę, kolejny zadowolony klient, no proszę bardzo, wynagrodzimy cię, otrzymasz jakiegoś pieniążka i mało tego, ja tego pieniążka natychmiast mogę wybrać i sobie iść i kupić pizzę. Nie muszę czekać tydzień. Czyli możesz mi na przykład, tak? Możesz mi powiedzieć, tak, okej, okay, ja użyję twojego linka, okej. Okay, tak. I ja tam wezmę coś tam, wrzucę jakąś kasę, okej. Okay, tak. I coś dostajesz. Tak. Mam kasy. Nie, ty też masz kasy. Zaraz poczekaj, spokojnie. Czekaj. Stachy, po pierwsze, są dwie rzeczy. Po pierwsze to, nie ja tobie dam takiego linka, tylko tobie da pewnie Wojtek, bo się chyba lepiej znacie troszkę ze mną, to jest po pierwsze. No tak, najłatwiej, tak. Twój znajomy, czy sąsiad, czy brat bliźniak, no twój. A po drugie, nie, ty dajesz swoją kasę, robisz swoją kupkę, czy no, składasz na swoją kupkę, okay. A ja mi z innej kupki daję pieniążki za to, że ja tobie o tym powiedziałem. Po prostu tak to działa. No tak można ze 100 razy? No nie z jedną osobą, ale ze 100 znajomymi. Ze 100 różnymi. Tak. Albo i więcej. I teraz jak to działa? Można, jakby ci to wytłumaczyć. Otóż można zrobić tak, że kupujesz sobie w firmie taki większy telefon, czyli taki tablet. Wiesz co to tablet? No, pokaż, a wiesz, pokaż. A wiesz, co a to telefon jest, okej. Okay. Taką anegdotkę. Wiesz co to jest? Koń? Koń? No, co to jest koń? No wiem, no. No to teraz uważaj. A wiesz, co to jest boa? Ja chyba wiem. Cicho. Stachy, nie wiesz? Wiem, tak. No. To taki wąż, co sobie artystki w teatrach tak zarzucają. Tak, o, tu. Boa to jest coś takiego, co ni huchun do konia niepodobne. Dobra, aha, ale nie o tym. Więc tablet... No okej, okay, cicho. Cicho. Nie wiem, po co ja to powiedziałem, ale tablet to jest taki większy telefon. I możesz sobie kupić w firmie Safir za, jak masz na przykład 2000 euro, taki tablet, czyli taki większy telefon i on po pierwsze będzie pełnił rolę sejfu, że możesz sobie tam trzymać jakieś ważne informacje, telefony do dziewczyn, pliki, takie różne, w formie elektronicznej, czyli na jednym rdzeniu tego tabletu możesz sobie trzymać ważne informacje. Ja się zastanawiam, czy ja mogę mu na to pozwolić, wiesz? Cicho! Ja myślę, że... Myślę, że możesz. Myślę, że tak. I tam sobie trzymasz jedne informacje. Druga część tego tabletu służy do tego, żeby wybijać codziennie monety. Wyobraź sobie, że tak jak pokazywałeś Bitcoina, że to urządzenie wybija ci codziennie określoną ilość Bitcoinów. Słyszysz ty? Słyszysz? Tak. Słyszę. Ty słuchaj. To jest ważne. Te fachowo nazywają się coinami. Zenik coin. Takie urządzenie produkuje ci określoną liczbę takich monet. I te monety zbierasz sobie na kupkę i one mają określoną wartość. Jak dzisiaj byś je sprzedał, to otrzymasz tyle pieniędzy. Jak potrzymasz je troszkę dłużej, bo wartość tych monet wzrośnie, to sprzedasz je za tyle pieniędzy. Rozumiesz? I codziennie ta maszynka produkuje monety.
Tylko, że nie masz ich w formie monet, takich jak ty mi pokazałeś, bitcoina swojego, albo takiego jak ma Damian tu narysowanego, tylko to jest, wyobraź sobie, że to jest wirtualne. Ale widzisz u siebie w swoim biurze, patrzysz, dzisiaj masz 32 monety, jutro masz 65, pojutrze masz 90 ileś. Każda kosztuje określoną ilość euro. I teraz ilość wykopanych monet mnożysz sobie razy wartość w danym dniu i to ci daje twoje pulę pieniędzy. I... To ja chcę taką maszynkę, wiesz? Ja chcę taką maszynkę, tak. No to porozmawiamy o tym na drugie. Jak nie chcesz takiej maszynki, takiej, bo po co ci taki tablet, jak ty już masz swój telefon i te koleżanek w telefonie i ci to nie jest potrzebne, to możesz sobie kupić tylko taką jakby wirtualną część, że ktoś inny na swojej dużej maszynie będzie trzymał taki tablet i tam ty tego nie będziesz miał w domu, to ci będzie kopało tak samo, wybijało te monety każdego dnia, ale w internecie dobra dla ciebie informacja, zapłacisz nie 2000 euro, tylko zapłacisz 1500 euro, ponieważ nie dostałeś sprzętu, ale sprzęt już masz, zresztą myślę, że masz. No ale jak to zarobi, to ja mogę potem jeszcze taką maszynkę też kupić, nie? Czy nie? Maszynkę to ty możesz sobie kupić, nawet jak ci nie zarobi. Czyli zacząłeś z taką jedną maszynką i ona ci robi kupkę coraz większą, ale w międzyczasie jak stwierdziłeś, że widzę, że działa, że to jest fajne, to możesz sobie kupić drugą maszynkę. Albo trzecią, albo kolejne, pięć, ile tam sobie chcesz. Kasia, słyszysz? Kasia, słyszysz? I... Masz taką maszynkę? Oczywiście, że mam. I to pokaż. Już, nie, i cicho, to już cicho. Nie jedną. Nie jedną? Nie jedną. A ty jeszcze nie masz? No ja jeszcze nie mam. No słuchaj, no coś trzeba z tym zrobić, no męż. No coś zrobimy. Dobrze, to ja żeby pokazać o co chodzi z tą maszynką mniej więcej. Pokaż. Tak, o. Ja pokażę. To są takie maszynki, widzicie? I tych maszynek tutaj jest na przykład 6, tak? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Widać? I trzy. Każda z nich coś tam sobie kopie, jakieś cyferki. Te cyferki codziennie się zwiększają o określoną wartość. To są te coiny, nie? To są te coiny. Troszkę to są te coiny. Ja troszkę takich coinów już, tak powiem, wypłaciłem. Więc to, co mi zostało, to mi zostało w tym momencie 339 coinów i ich wartość na dzień dzisiejszy jest 78,92 euro. I gdyby dzisiaj na przykład wartość tego coina poszła do góry, no to będzie nie 78, a może 150 euro przy tej ilości. W ogóle nie przejmuję, ponieważ... Ale jutro będziesz miał więcej tych coinów. Będę miał więcej. I tak to właśnie wygląda. I co jakiś czas, na przykład... Na koniec tygodnia będę miał tutaj 600, no to te 600 sobie wypłacę, znowu mi się zrobi stan konta zero i znowuż kolejnego dnia będzie mi tam rosło. I to są moje maszynki. A co to będzie, jak taki coin skoczy i będzie kosztował tak, no jak ten, no Ethereum, czy jak to tam się nazywa to? No to Ethereum, no choćby te 2000, ile, 3000 dolarów tak? W tej chwili za Ethereum, coś takiego, nie? Coś takiego. No, no to sobie powiedz, 330 takich monet, no razy 3000 i no, bardzo przyzwoicie, więcej, nie? Troszkę więcej niż 3000, ale więcej? Nawet gdyby to było 3000, to razy 330 monet to i tak dużo. W każdym bądź razie, żeby uprościć, to jeżeli ja dzisiaj kupię sobie taką, nie 6, tak jak jest, jedną. Pamiętaj, Stachy, żebym oczywiście powiedział, dobra? Nie teraz, tylko pamiętaj... Okej. Ja nie odpowiadam za niego w razie czego, nie? No a to odpowiedz. Jak kupię 1500 euro i codziennie mi tam się kopią te monety, to mniej więcej spłaci mi się ona na ten moment, po dzisiejszej kursie monet, tak powiedzmy sobie 4 miesiące z groszami. Czyli za 4 miesiące odzyskam swoje 1500 euro, czyli to, co włożyłem, to i teraz, co mi się wykopie, to wszystko jest moje. 100% zysku.
No, cała ta maszynka ma tak napisany taki, jak to się mówi, algorytm matematyczny, że może kopać przez około 19 lat. Więc jak mi się w 4 miesiącach to, co zainwestowałem w tę kubkę, czyli podjąłem taką, a nie inną decyzję, to przez kolejne lata wszystko, co ta maszynka mi wyrobi, to jest 100% dla mnie. Nie muszę się z nikim dzielić, bo już zwróciło mi się wcześniej to, co włożyłem. Dobry interes, Eustachy? No pewnie, dobra emeryturka może być, nie? No może być dobra emeryturka, całkiem dobra inwestycja, tak też myślę, wiesz, dlatego ja się tym zająłem. No zresztą... Za swoje? Tak, za moje się zająłem. No, cały czas pije do mnie, że za jego, no. Dobra, pijecie wspólnie, ale ja mam pytanie do Jacka, bo Jacek tu się pojawił, a z tego co wiem, to Jacek to jest taki cichy klient i on dokładnie... Nie poznaję kolegi, cicha Jacek, woda, no. Jacek. Z misji chyba był. Eustachy, Jacek to jest bardzo spoko gość i on z niejednego pieca, to jest taka przenośna, oczywiście nie bierz do siebie, z niejednego pieca jadł chleb i myślę, że też już coś może powiedzieć, jak u niego to wygląda? Jakie on ma zdanie na ten temat? Jacku, czy powiesz, czy powiesz? Znaczy, powiedz po prostu. No hej, witam was serdecznie. Cześć, cześć. Cześć Wojciech, cześć Eustachy. Cześć. Cześć, cześć. No co wam mam powiedzieć? Słuchajcie, jest to szansa, której jak nie skorzystamy, to będziemy kiedyś mogli mieć do siebie pretensje. Że a już jest... mam pretensje, wiesz, bo on jeszcze nie dał tego normalnie skorzystać, no. I już mam pretensje. Nie, no każdy, Eustachy, każdy ma szansę skorzystać na pewno. Tylko pytanie, czy chce, bo jest wiele osób, wiele ludzi, którzy, no ja bym chciał, ja też bym chciał, ale co zrobić w tym kierunku? No trzeba się zarejestrować, trzeba kupić sobie huba, trzeba, że tak powiem, uczestniczyć w tym, bo wiesz, wiele osób chce, ale tak naprawdę nie chce. Oni się boją. Jest taka, bym powiedział, pandemia bojączki. Wszystko, co nowe, czego nie znam, to uwaga, to tego nie robię, nie? Bo może się coś wydarzyć. Pamiętajcie, że najwięcej ludzi traci, którzy nie skorzystali, a jak będziemy mieli po 80, po 100 lat, podobno 125 nawet możemy żyć, to wtedy będziemy mieli pretensje do siebie, że mogłem skorzystać, a nie skorzystałem. Słuchajcie, patrząc na to, jakie inwestycje ludzie robią na co dzień, to 1500 euro to jest żadna inwestycja. Tak naprawdę, bo więcej, ja kiedyś na początku powiedziałem moim znajomym, jak zacząłem się przyglądać, Ilona mi o tym powiedziała, o tym biznesie, bo można to nazwać jako biznes, inwestycja, że ja mogę zainwestować tyle i tak tłumaczę ludziom, ile wydają na sobotniego grilla. Bo i tak to przejemy, przepijemy i będziemy mieli tylko miłe wspomnienia, a nie jest to, dobra, no był grill, no może się nie udał, ale grilla robiliśmy. Tak samo każde inwestycje i nowości traktuję, czyli tyle, ile mogę sobie pozwolić, tyle inwestuję. To jest jedna rzecz. Druga, nie, bo niektórzy mówią, dobra, weź pożyczkę, słuchaj, zainwestuj, zobaczysz, będziesz milionerem. Ja do tego tak nie podchodzę, bo każdy człowiek jest inny i każdy patrzy z innego punktu widzenia. Więc bezpieczeństwo tego jest takie, po pierwsze, że nie płacasz wszystkich oszczędności, które masz, a tylko te pieniądze, które możesz sobie pozwolić na taki, nie wiem, brzydko mówiąc, skok w bok, tak? Bo jak się to uda, to będziesz człowieku bardzo szczęśliwy, a za szczęściem później idzie zdrowie, finanse, emocje i wszystko za tym. A nie jest to naprawdę dużym ryzykiem, bo mnie osoby też pytają, ty, a jak się nie uda? No to tak jak ja odpowiadam, no faktycznie zaprosiłem nie tych znajomych, co trzeba. Wiesz co? Grill był trochę do dupy. Ale był. No był sobota, był grill i tak dalej. Więc ja to tak traktuję i jeśli tak będziemy to traktować, to nie będziemy się stresować, nie będziemy panikować, a nie wiem, co się wydarzy. A nuż jeden zenik będzie kosztował $1000, a później 10 tysięcy? No to słuchajcie, to będzie najlepszy grill na świecie, jaki był. No. I ta inwestycja po prostu się szybko zwróci. Ten zenik, czyli ten coin. Ten coin, tak. Ale tak, ten coin produkowany przez tą maszynkę, tak. Mówiłem, że Jacek Placek z niejednego pieca jadł chleb, a w zasadzie nie z jednego grilla. To jest człowiek, który wie, co mówi i wie, co je. Ale właśnie tak jest, że słyszeliście pewnie wśród waszych znajomych, Eustachy też pewnie słyszał wśród swoich dziwnych znajomych,
Nie wiem, czego powiedziałem dziwnych, sorry. Moich znajomych, umówmy się. Znaczy, pokażę. To nie jest Eustachy, to jest Bert. Nie znam. No to jest jeden z dziwnych znajomych. To trochę go tam o nim powiem potem, może, ale to zobaczymy. W każdym razie, ja miałem kiedyś, kurwa, jak zawaliłem, przecież ja mogłem tego Bitcoina, wiem, no mogłem kupić po stówce, mogłem to, miałem, wyrzuciłem niechcący, Boże, jakbym teraz odzyskał. Ja mówię, sprawdzam, to masz teraz możliwość. No to wyobraź sobie, spójrz na to, na ten świat dookoła, spójrz na ludzi, którzy się tym zajmują, spójrz na Piotra Tymochowicza, który swoim autorytetem, swoją, jak to się mówi, gębą, tutaj też świeci, mówiąc o tym projekcie. Spójrz na nich i powiedz potem swojemu dziecku, że a wiesz co, po Bitcoinie nie miałem drugiej szansy, nie? Ale w głębi serca będziesz wiedział, że no, a może to nie tak było, panie. Oj tak. Może oj, było tak. Inaczej. Ja mam tutaj taką historię, wiesz? Ja mam historię. To jest ten koleś tutaj, ten łysy tu, o, ten tu. O, przestań do mnie tym pić. On, wiesz co zrobił? Zamiast kupić prawdziwego Bitcoina, ten jakiś czas temu ten, okej, okay, to on kupił to. No właśnie, kupiliśmy to. Dla żartu. To był żart, naprawdę. Kupiłem dla żartu tego Bitcoina. No. Zamiast kupić prawdziwego. No ale czy nie było już prawdziwych? Czy... No nie, no były już prawdziwe Bitcoiny. Tylko ja nie kupiłem prawdziwego Bitcoina, tylko tak dla żartu kupiłem tego. Zadowolony? Tak, no, bezwartościowy, tak jak dalej był, tak kosztuje dalej dolara. No a ten prawdziwy Bitcoin, ile tam? 40 już, nie? Tysięcy dolarów, no. No tak. Chociaż niektórzy mówią, że tak naprawdę Bitcoin to dopiero najlepsze lata ma przed sobą, więc tak. Chyba tak. Tylko, że no niestety dzisiaj popatrzmy na to procentowo, bo takie projekty jak Zenik Safir ma większy wzrost w długiej perspektywie. Na pewno za dużo pieniędzy jeszcze. Ale jak chodzi o Zenik Coina, to jest duża szansa, że jego wartość będzie rosła. Już rośnie chyba, tak? Już rośnie. Będzie rosła jak na drożdżach, więc ten zwrot z inwestycji, można powiedzieć, będzie szybszy. Prawdopodobnie jak właśnie z Bitcoina. No i Eustachy, pamiętasz, że miałeś mi coś przypomnieć? Przypomnij mi. Co ja miałem? Ja nie pamiętam, co ty miałeś przypomnieć. Eustachy, ja też nie ten. Że mi przypominasz coś. Przypominam ci coś. O kurde, Że wcale nie potrzeba kupować za 1500 euro. Żebyśmy się nie bali, bo Jacek już też powiedział, każdy wedle miary, jeżeli ja nie mam 1500 euro, to mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę poczekać, aż mi się uzbiera 1500 euro i sobie kupię całego huba, ale mogę równie dobrze, jak mam 100, czy 250, czy 450, czy 800, kupić sobie część, ponieważ można kupić sobie jedną część tego huba, tej maszyny. Nie muszę całej. Najbardziej opłaca się cała, ale jak sobie kupię połowę, też będzie. Jak sobie kupię ćwiartkę, no nie, to już dzisiaj alkoholu miał nie być. Jak sobie jedną czwartą, to też będzie. Rozumiesz? I właśnie dlatego każdy wedle miary, jak ktoś może za 100 euro, czyli najmniejszą część sobie kupić na początek, to niech sobie lepiej kupi za 100 euro, niech już zobaczy, że to działa i mu tam rośnie, a jak będzie miał taką możliwość, być może, to sobie wyjmie więcej i zrobi sobie drugą kupkę. Masz stówę, pożyczę ci stówę. Rozumiecie? I to jest właśnie dobre, że Zenik Safir daje jakby, to jest przywilej, a nie obowiązek. Mało tego, żeby dołączyć do Zenik Safir, to w ogóle nie trzeba nic kupować. Jeżeli ktoś nie chce, nie ma, nie musi nic kupować. Oczywiście trochę no nie warto nic nie kupić, ale może, jest taka możliwość. Po rejestracji, mało tego, po rejestracji, jeżeli ja znam osoby, którzy mogą sobie z jednej kupki przełożyć na drugą, to mogę im polecać, nawet jak nic nie kupiłem, że nie, sam. I tak z tego tytułu firma wynagrodzi mnie prowizją. Więc to jest po prostu jak szwedzki stół. Mamy podane na tacy różne możliwości,
ale wcale nie jest powiedziane, że ze wszystkich musimy korzystać. Możemy korzystać z jednej, z dwóch, z pięciu albo z niczego. Czyli jak nic nie masz, to możesz zacząć od całkowitego zera. Tak, no dokładnie od całkowitego zera. Kompletnie tak, ale dosłownie tak. Natomiast dlaczego mówię, że jeżeli masz choć mało, to warto to mało nawet, żeby samemu nabrać przekonania, żeby codziennie sobie wchodzić, logować się do swojego biura i widzieć, jak jakieś cząstki tam przyrastają. Żeby mieć żeby samemu jakby nabrać takiego przekonania, że to jest dobra lokata, że to jest dobra inwestycja. A to ja już wiem, dlaczego ty tak patrzysz codziennie. Ty tak patrzysz codziennie i codziennie patrzysz, tak kilka razy dziennie tam. No tak, tak to wydało się. Wydało się. No więc o to chodzi. Więc, ale tak, uproszczając w ogóle wszystko, ostatnio właśnie wspomniany już Piotr Tymochowicz powiedział, zrobił najkrótszą prezentację na świecie. Pamiętasz, Wojtku? Powiedział tak. No jakby to wytłumaczyć, czym jest Zenixafir, bo można by po prostu cały poema. Ale nie o to chodzi. Powiedział, masz w domu lodówkę? Tak. Co trzeba było zrobić? Trzeba było zrobić miejsce na lodówkę. Tak, tak. Mhm. No to dokładnie. Zrób sobie w internecie miejsce dla Zenixafir. Zarejestruj się, załóż swoje konto, będziesz miał swoją część tego biznesu dla siebie. Jak sobie ty to zorganizujesz po swojemu, jak sobie to umeblujesz, to jest twoja sprawa. Więc i to jest wszystko. I tutaj nie trzeba pisać poematów. To ja zakładam, od razu konto zakładam, tak? Spokojnie, my powiemy, jak się zakłada. Spokojnie, my wszystko wyjaśnimy. Pozwól. Tak. No dobra, ale to może nie wiem, jest jeszcze ktoś albo ktoś tutaj z obecnych na tym Zoomie, no chciałby zapytać o coś, może no nie wiem, może Eustachy już odpowie komuś, bo już też więcej wie. No ja jestem ten ekspert już, tak. No albo no, no prawie, tak naprawdę, albo... tak naprawdę przy Zeniku i Safirze to bardzo niewiele wystarczy, żeby być takim już ekspertem tak naprawdę w tej dziedzinie. To jest tak proste. To też wtedy, tylko kiedy mamy taką potrzebę, bo jeżeli właśnie to jest całe piękno tego, że jak ktoś nie chce być ekspertem od kryptowalut, nie chce nikomu nic polecać, nie musi. W ogóle nie interesują go, to kompletnie nie musi. Musi wiedzieć... Ale ja chcę. No to już jesteś blisko. Dobra, to ty chcesz, ale nie każdy może chcieć. Z jednej kupi przykłada tu i patrzy, jak rośnie. Ale nawet jak nie chce, to nie musi patrzeć. Może patrzeć to zobaczmy, zobaczmy, czy są jakieś pytania. Bo wiesz co, ja ci powiem szczerze, Eustachy, jeszcze taka ciekawostka. Popatrz, to jest następna karta. Jak wiesz, jak tym się zajmiesz, to zobacz. Lovers, to jest karta, wiesz, no, laski będą... Imprezy, imprezy, no warto spróbować, wiesz. Dobra. Bert, jak jest wkurzony, popatrzcie, Eustachy, Bert jest taki, jak Bert jest wkurzony, to ma taką gębę na kłódkę. Jak jest Bert bardziej zadowolony, już coś jest lepiej, to Bert już ma takim półgębkiem. A jak jest Bert szczęśliwy, bo mu idzie, to jest po prostu pełną gębą. To ja muszę o takim zameczku pomyśleć w tym przypadku. Co? Nie, nic. Żeby się nie wtrącał wtedy, kiedy nie patrzyła. Co? Nic, cicho, spokój. Są jakieś pytania, słuchajcie, kochani, są pytania jakieś? Bo może tak, to w takim razie, jak nie ma pytań, to na pewno pytanie jest takie, w jaki sposób sobie założyć takie konto? Ten zrobić pierwszy krok. Więc dzisiaj prowadzimy taką prezentację, Eustachy, okej? Okay? Tak, i co? Robert bardzo się napracował, tak? Zaprosił swoich znajomych na przykład na tą naszą wspólną prezentację. Tak, i co? Ja zaprosiłem na przykład wspólnych znajomych na naszą prezentację. No i co? Każdy z nas, Robert, ja, ty jeszcze nie, na przykład Jacek, tak, powiedzmy, ma swój taki link referencyjny. Co to jest? To jest taki specjalny czarodziejski link, że jak ta osoba, która ten link dostanie, kliknie na ten link, zaloguje się, założy konto na Safirze, to będzie, że tak powiem, silnie związana z tą osobą, która jej ten link dała. Czyli na przykład, jak Robert da ci swój link, no, i ty z niego skorzystasz, to będziesz w czarodziejskiej strukturze Roberta. Jeśli skorzystasz z mojego linku, no, to będziesz w mojej czarodziejskiej strukturze. Jeśli skorzystasz z linku Kasi, no, to będziesz w Kasi strukturze. I tu jest taka bardzo ważna rzecz. Wiesz, teraz tam różni goście oglądają, powiedzmy, na Facebooku nas, tak? Czyli jeśli ty zaprosiłeś kogoś, chociaż nie masz jeszcze linku, jeśli ty zaprosiłeś kogoś, to ta osoba powinna się najlepiej do ciebie zgłosić. Jeśli Robert zaprosił,
to wtedy zgłasza się do Roberta i Robert służy pomocą. Jeśli do Jacka na przykład się zgłosiły, tam Jacka przyjaciele, no to wtedy najlepiej do Jacka, dlatego że wtedy najłatwiej jest upilnować, żeby nie było zamieszania, kto czyj link użył, gdzie, jak i po tego. To jest rodzaj takiej, wiesz, pomocy, że po prostu w tym momencie budujemy swoje struktury, ale też wzajemnie sobie pomagamy, wiesz? Dobrze to powiedziałem? Dobrze wyjaśniłem? Bardzo dobrze. Sam bym... Ja tego nic nie rozumiem, ale okej. Ale wierzę na słowo, tak? Wojtku, macie tam jeszcze jakąś kartkę, masz tego torta tam jeszcze? Torta? A, czekaj. O, to jest fajna karta. Przy tym to najlepiej zachować po prostu spokój i najzwyczajniej w świecie kontaktować się z osobą, która zaprosiła cię na webinar. Jasne? Jasne. I ta osoba, która zaprosiła cię na webinar, pomoże ci wejść do struktury Zenika i pomoże ci w pierwszych krokach. Jasne? Jasne. Czyli święty spokój, zobacz, tak sobie połóż się najlepiej, pomyśl, kto cię zaprosił i wtedy do tej osoby się odzywaj. Okej, do ciebie. No, ty do mnie, tak. No. Tak. No, albo ja jeszcze dodam tutaj na, tak pod koniec, żeby to też było, bo myślę, że należy się jakieś takie wyjaśnienie, na jakiej podstawie my sądzimy, że wartość tych monet, które się wybija, będzie rosła. Otóż firma Zenik Sapphire to jest firma, która tworzy jednym produktem, to będzie wirtualna giełda do wymiany kryptowalut, czyli giełda, na której inni użytkownicy kryptowalut będą mogli wymieniać swoje środki jedne na drugie. I ona będzie o tyle atrakcyjna, że będzie poza kontrolą, czyli będzie tak zwana zdecentralizowana. To będzie giełda nowej generacji, która nie będzie miała właściciela, który może wpływać na to, żeby nam coś zamrozić, coś tam zatrzymać, tylko my jako społeczność, wszyscy, którzy będziemy robili jakieś ruchy na tej giełdzie, będziemy decydowali o jej przyszłości. O, to ja tak chcę, po drugie, to ja tak cicho. Tak, po drugie wymiany tych kryptowalut będą dużo tańsze, jak na innych giełdach, które działają w podobnym modelu. I to jest, po trzecie, oczywiście Zenika, te coiny, które będą wykopane w szybki sposób, będziemy mogli przerzucić właśnie na tą giełdę, ponieważ no, to będzie nasze. Mhm. I to jest jeden produkt, a drugi produkt to jest taki, to będzie taka platforma, dzięki której będzie można przedsiębiorstwa, dzieła sztuki, nieruchomości, robić z nich, podzielić ich wartość i zrobić z tego takie akcje cyfrowe. Wiesz, co to są akcje, Eustachy, nie? Wiesz. No. Czekaj, to znaczy, że ja będę mógł zrobić z niego akcje cyfrowe. Tak. O, dodaj się, okej, okay. Dobra. No to jest dzieło sztuki, no więc nadaje. Chyba, że tak, dziękuję. Więc nadaje się. I teraz do tego, do partnerów Zenika dołączyła taką bardzo gruba ryba, też nie dosłownie, tak. Gruba ryba to jest taki szejk, członek rodziny królewskiej właśnie z Dubaju, który będzie z Arabii Saudyjskiej w ogóle i on będzie odpowiedzialny właśnie za to, żeby te firmy na początku z Dubaju cyfryzować, czyli żeby je zrobić, no, cyfrowe akcje, można powiedzieć, o tak w uproszczeniu. I dzięki temu wartość tego naszego Zenik Coina, dzięki tym dwóm projektom, będzie rosła. Z tego względu, że te projekty, jeżeli dzisiaj coin kosztuje tyle, no to wiadomo, że jak wejdziemy ze swoimi produktami nowymi, no to wiadomo, że przynajmniej na początku jego wartość pójdzie mocno pewnie do góry, takie są przewidywania, a później pewnie się ustabilizuje, ale co nam dodaje? To nam dodaje, że taki hub, czyli takie urządzenie, które zainwestujemy tam 1500 czy mniej, czy więcej, euro zwróci się nam, no nie tam powiedzmy w 4 miesiące, tylko być może zwróci się nam w 2 miesiące, w miesiąc, w 40 dni. Trudno powiedzieć, ale raczej ta tendencja jest wzrostowa niż spadkowa. Dlatego i będzie się tak zwracał, powiedzmy zwracał, już nie zwracał, tylko produkował przez no, prawie 20 lat. Tak. To my nie dożyjemy no chyba. Nawet. To jest takie coś optymistycznego, że już dzisiaj mamy bardzo szybko, no, w stosunku do tego, do innych podobnych rozwiązań na rynku, bardzo szybko zwrot, a jeszcze nie ma produktów.
a już tak to wygląda. Więc perspektywa jest bardzo... Sam począteczek, tak. No tak. W sumie sam początek, no już nie taki począteczek, ale no jesteśmy jeszcze na tym etapie takim początkowym, tak. Rozpędowym, a jak to nabierze jesteśmy rozpędu, na czyli... Należy do tego pociągu wsiadać, póki ten pociąg jeszcze powoli jedzie, bo potem będzie wsiąść coraz trudniej, nie? No, można nie wsiadać, ale potem znowu będziemy opowiadać niestworzone historie naszym dzieciom i znajomym, że słuchaj, była taka okazja, okazja z Zynikiem, no kurde, wiesz co, że mogłem, bo byłem na takim Zoomie i wiesz, mówili, że można, a ja mówiłem, no nie, nie, to nie będzie działało, nie? I Bitcoin mnie nie nauczył, Zynik mnie nie nauczył, no i może będzie pociąg. Tak, i na pytanie, co zrobiłeś z tą stówą, powiem, no, przepiłem. Znowu? Nie. Tak, tak. No tak, no. No, także Jacek Placek dobrze powiedział, że stówa to jest często więcej wydajemy na dobre. Oj tak. Więcej pożytku, myślę, że z jednego i drugiego jest dużo. No, więc warto... Nie, słuchajcie, teraz mi się przypomniała taka historia, to jest historia co prawda faceta, który w Stanach Zjednoczonych pracował na poczcie i odebrał, ale to z racji tam kompensacji, wiecie, czy tego compounding, dobra, ja nie chcę tych bankowych spraw tłumaczyć, faktycznie odebrał gdzieś tam na stare lata kilkadziesiąt milionów dolarów. Zasada była bardzo prosta, on zamiast kupować Starbucksa postanowił inwestować te $5 za tego Starbucksa gdzieś tam. Czyli to są drobne kwoty, które gdzieś odgrywają wbrew pozorom jakąś rolę, nie? Bo tak naprawdę, no może Starbucksa ja akurat tak często nie korzystam, kiedyś korzystałem, dopóki jeszcze ceny były w miarę normalne, ale taka jest rzeczywistość, idziemy i po prostu wydajemy na jakieś tam przyjemności, takie tylko i wyłącznie tymczasowe, chwilowe. Gdybyśmy tak dobrze pomyśleli, to zainwestowali, to tych przyjemności za jakiś czas i tak byśmy je mieli, ale jednocześnie bylibyśmy zabezpieczeni, nie? I to mówimy tylko o tych drobiazgach, nie o dużych sumach. Bo to wiecie, na czym najwięcej pieniędzy się traci w życiu? Takich powiedzmy z pensji? Nie na dużych zakupach. Tylko na tych tak, tu złotówka, tu za 2 złote, a tu za 50 groszy guma do rzucia, kurczę, czy tam, no nie wiem ile kosztuje, ale na tych rzeczach, jak człowiek się tak naprawdę dobrze przyjrzy, to na tych rzeczach się traci prawie wszystko. Nie na tych dużych, nie? No dobrze, to ale to, wiecie co, to nawet nie ma, to tutaj trudno mówić o kategoriach inwestycji. No ludzie inwestują duże pieniądze, ogromne kredyty, takie inne i oni nie śpią, naprawdę. No ja współczuję przedsiębiorcom takim, którzy muszą po prostu brać kredyty obrotowe, jakieś takie samochody pod leasing to nie działa i oni mają mnóstwo do stracenia. Tu naprawdę kupujemy pewien rodzaj małcząstki jakiejś wolności, czy jakiegoś takiego przedsionka takiej wolności, albo takiej zajawki wolności. Za coś, co i tak mamy dostępne, za coś, co i tak mamy w kieszeni, po prostu. Dzisiaj się podzieliłem. Co pójdzie prędzej, czy później. Z jednym takim kolegą zza biurka, można powiedzieć, tam w biurowcu, no powiedział, genialne, no właśnie ja czegoś takiego szukałem, mówi, no do rozwiązań takich, gdzie trzeba tam tradeować, czyli handlować tymi krypto, no jest dużo, nawet bot są, ale ten bot dalej trzeba go ustawiać, dalej trzeba nad nim czuwać. To nie jest nigdy także automat. I on jak to zobaczył, jak to działa u mnie, jak mu pokazałem, to powiedział, no to faktycznie, ja bym tego inaczej nie potrafił nazwać, jak maszynka do robienia pieniędzy. I o to mu właśnie chodzi. I chce mieć instrument taki, że on sobie robi tą fotowoltaikę, co sobie robi, i tam robi ogromne pieniądze, a tu sobie wrzuca coś, co mu rekompensuje jakieś tam inne wydatki związane z działalnością i mówię, no genialne, mówię, perpetuum mobile, ja mówię, no tak to wygląda. No i tak to działa. No to ja chcę maszynkę. No możesz dostać maszynkę, obiecałem ci, będzie maszynka. No. Serio? Serio. I to nawet nie za te twoje skarpety, dołożę ci, kurczę, co? Mi się już zwróciło, mogę Eustachemu dołożyć, nie? Możesz, pomagamy sobie. Prawda jest taka, że jeszcze przy okazji tej struktury całej, którą sobie budujemy, tak, czyli zapraszamy tych swoich znajomych, to po prostu zapraszając ich jednocześnie pomagamy z pierwszymi krokami. To warto też podkreślić, nie? Bo to też wielu ludzi się po prostu może gdzieś tam, tak jak Eustachy, dziękuję za nazwanie mnie człowiekiem, proszę. Ma obawy po prostu, że nie da sobie rady, że to może być za trudne, czy cokolwiek. No to po to jesteśmy, nie? Po to jesteśmy. Po to robimy te webinary, po to robimy, jesteśmy w kontakcie z ludźmi, których zaprosiliśmy do tego systemu, że sobie wzajemnie po prostu pomagamy.
Tak jest. Wzajemnie. Najlepiej się skontaktować właśnie z Kasią, z Jasią, z Iloną, Justyną, Jackiem, Wojtkiem, Stachem, Robertem. No i innymi słowy, po prostu po to jesteśmy, żeby się podzielić tym. Jest to proste, ale z to wcale... Z nim nie, bo ja zwariuję. Nie, co? Nie, z nim ważne. Ja przejmę pewnie. Ja tak przejmę obowiązki, tak. Ja ci pomogę, wiesz, spokojnie. Ty będziesz sobie spał w walizce. Aha, okej. Okay. Będziecie się logować raz w miesiącu, żeby zobaczyć, co tam urosło, nie? Żeby Stachy też jakąś frajdę miał z tego, nie? Bo to... Teraz wiesz już, po co się loguje. No. Najlepiej patrzeć, jak rośnie. No. Rośnie, tam rośnie u niego coś, rośnie i rośnie. Nie chciałem powiedzieć, co. No powiedziałem ci w końcu, co. Dzisiaj wiesz, co. No. Ja mam taką pokusę, żeby kilka razy zaglądać z tego względu, ciekawi mnie to, no. Było 330, zaraz zajrzę, będzie 345, już będzie mi się banan na twarzy robił. No ja zaglądam z innego względu, zaglądam z innego względu, bo jednak mimo wszystko skupiłem się tutaj na budowaniu struktury, więc zaglądam w ten panel, gdzie jest pokazana właśnie ta struktura i tam się zastanawiam, gdzie mogę w razie czego jeszcze tam troszeczkę ruszyć, powiedzmy, pomóc. I na przykład postanowiłem dzisiaj, postanowiłem znowu podać link referencyjny nie tyle swój, co osoby w mojej strukturze. Dlatego, że jednej osobie po prostu uznałem, że warto pomóc. W związku z tym ten link będzie na przykład u mnie na YouTubie, potem jak będzie replay tego całego naszego spotkania, ten link będzie. Niech jej struktura rośnie. Dlaczego? Dlatego, że ona też, to jest też moja struktura, to też jest mój biznes. To też, to jest, to i tak działa w obydwie strony. Czyli tak. I tej dziewczynie pomoże w tej sytuacji i mi pomoże, tak? W rozwoju tego mojego interesu. Także ja to dzisiaj tak zrobiłem. Znowu, po raz drugi, nie? Chwali się, zapisujemy plusy, 3+ będzie nagroda. Ale to jest właśnie to fajne. To jest właśnie, wiesz co, jedna fajna rzecz, bo też pada takie często hasło, słuchaj, ta piramida. Piramida, o, na przykład piramida. Słuchaj, czy w piramidzie pomoc komuś, kto jest wprowadzony przez ciebie do jakiegoś systemu ma sens? Nie ma. Nie ma, bo tam jest tylko i wyłącznie twoja korzyść kosztem kogoś. A tu jest o tyle to odwrócenie kota ogonem, bo tutaj pomagając po prostu komuś masz korzyść. Tak, tak. To właśnie i ta osoba i ty. Praca zespołowa, to znaczy, dokładnie, że bardziej. Twój sukces moim sukcesem i jakby ja też będę szukał i każdy z nas szuka lepszych od siebie. No ale weźmy właśnie w jakimś układzie innym, instytucjonalnym, żołnierskim, państwowym, rządowym i tak dalej. No trudno powiedzieć, żeby ktoś, kto jest podwładnym, mógł zarabiać więcej niż przełożony, bo przełożonego wtedy najczęściej trafia coś tam. No to ten układ pomiędzy nami to jest piramida, tak? Ty bierzesz wszystko, a ja nic nie mam. To trochę tak, no. Ja jestem szefem mimo wszystko. A ktoś musi być. No, ale nawet jak jesteś szefem, a Eustachy, tak powiem, dołączy do ciebie później, ale będzie się bardziej angażował niż ty, no to sorry szefie, no ale Eustachy pod względem, ty będziesz dalej szefem, a Eustachy będzie zarabiał więcej. No i to jest całe piękno tego właśnie. Że tutaj nie ma, że ty wszedłeś pierwszy do biznesu, jesteś pierwszy i koniec, kropka. Możesz być pierwszy na papierze, ale jak Eustachy, czy jak Jacek się będzie angażował, czy jak Kasia, to będzie daleko wyżej niż my wszyscy. No tak, jeśli Eustachy zbuduje całą jakąś strukturę z 5000 swoich znajomych, których ja nie znam, to ja będę mógł tylko patrzeć i podziwiać. No gratulować. I gratulować. Gratulować. No. I to jest o tyle fajne właśnie, to jest ta różnica pomiędzy piramidą, bo tak szukałem takiego dobrego porównania. W piramidzie dochód faktycznie ma tylko i wyłącznie ten, kto był pierwszy i gdzieś tam jest na samej górze. A tutaj może być... Może umówmy się, żeby być uczciwym, nie? To nie, że tylko ma ten, który wszedł jako pierwszy, tylko ma zawsze najwięcej, więc jakby... najwięcej. Hierarchicznie zawsze jest tak, że ten wyżej będzie miał więcej niż ten, co jest niżej. Natomiast w tym układzie... To nawet nie jest marketing sieciowy, jakby tak popatrzeć na Safir, tylko to jest raczej Unilevel, takie troszkę połączenie programu referencyjnego z marketingiem sieciowym, o tak powiedzmy. W każdym razie osoba, która hierarchicznie jest niżej, może zarabiać dużo większe pieniądze, jeżeli się więcej angażuje, ponieważ firma ma tak zbudowany marketing, że wynagradza bardzo dobrze, ale wynagradza przede wszystkim te osoby najbardziej, które się angażują.
to oczywiście z tej części obrotu inna osoba otrzyma również jakąś część, natomiast lwią część tego otrzymam ja. I to jest uczciwe, to jest okej. Tak, no ale żeby to całkiem dobrze wytłumaczyć, to trzeba by zrobić zupełnie osobny webinar, gdzie byśmy matematycznie krok po kroku tłumaczyli dlaczego, prawda? Ten cały system prowizyjny, czy co. W każdym razie zasada jest prosta. Można powiedzieć tyle, że firma ma tak skonstruowany plan marketingowy, że jest możliwość otrzymywania części prowizji nawet do 15 generacji w dół. I teraz oczywiście tam na dole to jest jakieś 0,2%, bo firma ma określoną kwotę podzieloną na 15 części takich sekwencji i wedle tam powiedzmy sobie układu całego naszej grupy według tego płaci. Bezpośrednio jak polecę mam najwięcej, potem troszkę mniej, ale ostatecznie jeżeli zbudowałem dobry zespół, pracuję z tymi ludźmi, udzielam się, robię webinary takie jak te, szkole, pomagam i mój zespół jest solidnie zbudowany, to również nawet jak mam osoby, które są bardzo, bardzo nisko, czyli gdzieś tam, których nie znam, jeden drugiemu i tam jest 15 poziom, to nawet z tego cząstka trafi do mnie. A tych ludzi tam właśnie na dole, na 15 poziomie, może być ostatecznie no, już bardzo dużo. Więc to razy mała cząstka może dać dobry profit. Czyli to wszystko sprowadza się do jednego. Warto się w tym biznesie wzajemnie wspierać. Okej. To na pewno. Ja obiecuję ci, to na pewno. Okej, to ja ciebie też. To ty będziesz mnie wspierał i ja ciebie będę wspierał i będziemy wspierać tych ludzi, którzy się zdecydują do nas złączyć. Co ty tak jest. Okay. Nie jesteśmy wprawdzie grupą wsparcia, tak żeby nie mylić, żeby nas nie utożsamiać z tymi innymi grupami wsparcia, natomiast oczywiście taka jest zasada, że w taki fajny sposób, że możemy się wspierać, razem uczestniczymy właśnie w szkoleniach, które są ekstra, poza tym całym biznesem, szkolimy się, rozwijamy się, uczymy się komunikować, uczymy się rozpoznawać naszych rozmówców, ich osobowość, jak Kasia wspomniała. I to jest wiele takich rzeczy, których no, ja wcześniej nie doświadczyłem i które uważam za wartość dodaną, a może nawet uważam to dzisiaj za clue. To dzisiaj to stawiam jeszcze bardziej, na ten moment jeszcze to dzisiaj bardziej stawiam wart więcej niż te pieniądze, które ta kubka mi daje. Jesteśmy grupą dzielenia się wartościowymi informacjami. W ten sposób. Tak. Chyba ktoś bardziej. Chce się podzielić jeszcze, póki jesteśmy na wizji, ktoś ten. A tam jest jeszcze? No zamilkli, taka super prezentacja, to zamilkli normalnie, tak. No zamilkli, no co, wiesz, no zatkało, no taka świetna oferta. Po prostu ja myślę, ja powiem pół żartem, bo może tak powoli zamkniemy ten temat, bo godzinkę tak naprawdę mamy tam przeznaczoną. Ale to pół żartem, proszę, tak wiecie, co jest a propos tarota. Ty mówiłeś o tej tokenizacji, tam różnych tych, powstają też różne kryptowaluty. Ja się tak zastanawiam, kiedy tylko ta jedna firma jeszcze taka jest, wiesz, to się nazywa Watykan, kiedy oni będą mieli swoją kryptowalutę. Ja myślę, że niedługo. Watcoin. Watcoin. W Rzeszowie stacja pali watkę. No to może watką. To watkę już chyba zastrzeżona. No, a kto wie, ale tak... A kto wie, nie? Właśnie, bo tak... Ale właśnie pół żartem, pół serio, żeby było jasne. Jak chodzi o tokenizację, to tokenizacja, czyli taka właśnie cyfryzacja, to dotyczy również instytucji, również tak jak instytucje na przykład kościelne. Oczywiście można stokenizować, krótko mówiąc, jakąś strukturę kościoła, jakąś część na przykład kościoła, takiej czy innej religii. Można stokenizować jakieś właśnie dzieła sztuki związane z daną jakąś tam firmą, organizacją religijną taką czy inną, po to, bo tokenizacja polega na tym, że jeżeli stokenizujemy na przykład jakieś dzieła sztuki, to w tym momencie ja mogę stać się współwłaścicielem na przykład jakiegoś dzieła sztuki za $2, ponieważ sobie kupię akcje, które są tak zwanymi tokenami, jestem współwłaścicielem na przykład 2 promili na przykład obrazu jakiegoś tam kobieta z... Monelizy, na przykład. Monelizy. Tak, mogę być. I tylko w taki sposób można stać się właścicielem czy współwłaścicielem nawet takich drobnych rzeczy. Niekoniecznie trzeba powoływać spółkę akcyjną, bo można to właśnie, takie firmy jak powstaje na przykład właśnie dzięki Zenikowi, Zenik Tokenize, będzie można właśnie tokenizować nawet takie drobne rzeczy,
do których my będziemy mogli się przyłączyć. No Palikot na przykład, polityk tutaj nasz, co stokenizował? Wino na swoje winnice. Ja mogę stać się udziałowcem winnicy Palikota, beczki na przykład jakiegoś, przepraszam, bo to chyba nie winnica, to chyba whisky, nie? Jacek jest obeznany, tak? Ty wiesz coś więcej? Whisky i czystą wódę. Okowita. Wow. Tak. I teraz ja mogę stać się właścicielem, współwłaścicielem Okowity, czy właśnie tej whisky, kupując jakąś ilość tych tokenów właśnie u senior Palikot. W innym przypadku byłoby to niemożliwe. I teraz firma, która zajmuje się taką tokenizacją, żeby akurat panu Palikotowi taką działalność stokenizować, to też z tego tytułu po pierwsze pobiera jakieś prowizje, tak, za to. I te prowizje z kolei właśnie będą wpływały na wartość u nas tego zbiornika coina. Im więcej takich firm, takich Palikotów będziemy tokenizować, tym wartość tego naszego coina, tak zwanego natywnego, będzie rosła. I tutaj już pojechaliśmy o dobrych parę lat do przodu, bo to idzie wszystko w tym kierunku, ale tak naprawdę niektórzy mówią, że to jest kwestia 4-5 lat nawet tylko. Tak. Już nie 10, bo była mowa o 10. Tak, ja osobiście myślę, że troszeczkę parę złotych w pewnym momencie zainwestuję też, właśnie tokenizowane są stare samochody jako te samochody zabytkowe, już takie te fajne roczniki, które już noszą zabytek, można już teraz, one są już stokenizowane i będzie można stać się współwłaścicielem właśnie jakimś drobnym takiego pojazdu, jednego czy wszystkich. To ja bardzo chętnie, tak, ja też. Lubię stare samochody, lubię, tak, bardzo chętnie. Stale Opel Astra, dobra, słuchajcie, powolutku będziemy kończyć i jeszcze tak podkreślmy, że jeśli ktokolwiek jest zainteresowany na poważnie, bo myśmy trochę zrobili tak dzisiaj na luzie, po prostu, żeby, no, czasem trzeba śmieszne elementy jakieś tam na luzackie włożyć, żeby jednocześnie dać znać, że to nie jest aż tak poważna śmiertelnie sprawa, tak, że to nie trzeba się tym przejmować, tylko można naprawdę podejść na luzie, to dla każdego, kto jest zainteresowany, jest ważna informacja. Jak was zaprosił Robert, pamiętajcie, żeby się odezwać do Roberta o jego specjalny link referencyjny. Jeśli ode mnie, gdzieś tam z mojego YouTube'a przyszliście, czy tam z jakiegoś Facebooka, to do mnie, tak? Jeśli do Jacka, no to w tym momencie tam do Jacka dajemy, jeśli do Kasi, to do Kasi. Pamiętamy zawsze o osobie, która nas zaprosiła na webinar, tak? Osoba, która zaprosiła na webinar, to jest ta osoba, która daje link. A jeśli trafiliście przypadkowo, zupełnie... Tak jak ja? Nie, ty nie jesteś przypadkowo, ja cię zaprosiłem. A, okej. Okay. To jeśli zaprosiliście, trafiliście zupełnie przypadkowo na ten webinar, na przykład na stronie Piotra Tymochowicza, no to wtedy korzystacie tam z pierwszego linku, który jest dostępny, tak? Jak my to robimy? No tak, to tam są podane, te linki są podane, no to w tym momencie mają te osoby wybór, kogo sobie z nas wybiorą, tak? Tak, to pewnie tak. No. Pewnie tam jakoś to tak jest. No, jak to się mówi, jak ktoś chce, to znajdzie. No. Dokładnie, bo te linki są podane, także te osoby, które przypadkowo gdzieś tam wpadły, no to wedle upodobania sobie wybierają wtedy albo, tak? Natomiast w innych przypadkach to pamiętamy, kto zapraszał na webinar. Tak jest. A ten nie, tak? Ja ciebie zaprosiłem, więc ty dostaniesz ode mnie linka. No. No słuchajcie, dobrze. Będziecie moimi świadkami. Okej, on obiecał mi linka. Ja tak obiecałem ci linka. No, i stówę. I... Powiedziałem, że stówę dostanie? Tak. Powiedział. Powiedziałeś. No dobrze. No tak, ale to i tak zostanie w moim biznesie. I tak zostanie u mnie. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że się udało, pomimo jakichś dziwnych klimatów. Na miło było cię poznać. No fajnie było gadać. No w ogóle, no trzymajcie się w ogóle. Trzymajcie się, słuchajcie do Rewajta i tak dalej. I no wchodzimy ten, działamy ludzie. Przepraszam, tak było, posłuchaj ta Barry White'a i spadajta, więc my możemy... No nie. Wpadajta do Zenika, wpadajta. Wpadajta do Zenika, wpadajta. 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 No dobra, no to... Arrivederci, czy tam... Arrivederci! To! Buona notte, un saluto. No i tak dalej, we wszystkich językach. No, do swidania, cześć, trzymajcie się, hej. Kończymy nagrywanie. Hej.